Przez kilka godzin rynek w Lesznie mieli w swoim władaniu uczniowie. Powodem był Dzień Zawodowca od rzemieślnika do technika. Zaproszenie do udziału wystosował Zespół Szkół Ochrony Środowiska. Impreza odbyła się pod patronatem prezydenta Łukasza Borowiaka i Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. A co działo się na rynku? Na scenie odbywały się konkursy, wokół ratusza powstały stoiska, na których prezentowano różne zawody. Zrobiono to w taki sposób, by przede wszystkim zaciekawić. A wiadomo, że najlepszym sposobem są pokazy. Na przykład można było spróbować swych sił w zabawie z kolorami. I była ona łatwa tylko z pozoru. Dzień Zawodowca ściągnął także firmy, które w swój rozwój wpisują współpracę z dobrymi fachowcami. Wszyscy razem mieli jeden cel – promowanie szkolnictwa zawodowego.